Ej, cześć, ja jestem KR, a to jest kolejny odcinek z serii Gothic 2. Mam swoje. Aktualnie znajdujemy się w mieście Korinis, do którego uzyskaliśmy wstęp w poprzednim odcinku. Udało nam się przekonać strażnika przy bramie, że pracujemy dla alchemika Konstantino, no i że mamy dla niego jakieś ziele, dzięki czemu nie sprawiał nam problemu, no i wpuścił do środka, do miasta. Jesteśmy już też po jakichś tam wstępnych rozmowach, udało nam się pogawędzić chwilę z paladynem imieniem Lothar, a także tutaj z jakimś obywatelem i z czeladnikiem pracującym dla Mateo. No i od każdego z nich dowiedzieliśmy się kilku rzeczy. Mianowicie, że aby dostać się do górnego miasta, potrzeba zostać jakimś poważanym obywatelem w tym celu. No, najprościej jest zrobić to za sprawą zostania samemu czeladnikiem, czyli podjąć pracę dla jakiegoś już szanowanego obywatela. Najprawdopodobniej chodzi o jakiegoś handlarza. No a następnie będziemy w stanie dzięki temu właśnie uzyskać dostęp do innych części miasta. Tu konkretnie chodzi o tą górną część, gdzie no, obozują, tudzież przebywają głównie paladyni. No i dzięki temu być może udałoby się dostać do miejsca, w którym paladyni przetrzymują Oko Innosa, czyli ten niezwykle potężny i ważny relikt, o którym wspomniał swego czasu Xardas. Ponadto Lothar jeszcze wspomniał o jakichś tajemniczych zaginięciach. Tutaj jest tylko informacja, że wielu mieszkańców Korinis zniknęło i nie wiadomo, co się mogło z nimi stać. Podejrzewam, że jeśli pokręcimy się bardziej po mieście i pogadamy jeszcze z kilkoma osobami, być może dowiemy się więcej na temat tego osobliwego zdarzenia. Tu jest jeszcze człowiek z opaską na oku. To jest chyba zadanie, które wpadło wcześniej przy okazji właśnie pomocy Gregowi, czyli no, dość dziwnemu typowi, który przypominał trochę pirata. No i wspomniał, że jeśli pomożemy mu dostać się do Korinis, to on być może będzie w stanie się nam odwdzięczyć. Zobaczymy. Najpierw trzeba by go tutaj znaleźć. Tu jest jeszcze ubiór roboczy dla, w sensie ubiór roboczy Lobarta. To za bardzo nie mam pojęcia, co tu z tym zrobić, bowiem chyba plan spalił na panewce. Przez to, że ukradliśmy mu już ciuchy i te same ciuchy podarowaliśmy Gregowi, no to on nie był tam szczególnie uradowany właśnie tym faktem. No i chciał nas tam zaciukać sierpem, więc tylko dzięki wrodzonej zręczności i dzięki faktowi, że dość szybko biegamy, to udało się uniknąć marnego losu. Tu są jeszcze dwa zadania odnośnie magów wody, także jakiegoś wodnego kręgu. To było chyba zadanie, które otrzymaliśmy od Kavalorna. No i podejrzewam, że oba będą w tym samym miejscu. Trzeba będzie znaleźć przełożonego Kalafiora, czyli chyba maga imieniem Batras. No i odbyć sobie z nim jakąś pogawędkę. Zobaczyć, co też uda nam się ustalić. No dobra, ale w dzisiejszym odcinku czeka nas co nieco tutaj może jakiś spacer i zobaczymy, co też uda nam się dowiedzieć na temat samego miasta albo z kim też porozmawiać. Co to jest? Łuczarz pod zabójczą strzałą. O proszę. Tam w ostatnim odcinku wspominałem, że korci mnie troszkę taka próba być może zostania właśnie jakimś magiem. Aczkolwiek przyznam szczerze, że po tych ostatnich wojażach i głównie ze sprawą strzelania z łuku, gdzie te potwory się łamały dość szybko, to też wydaje się interesująca koncepcja i nie wiem, czy czasem może właśnie nie warta jakiegoś tutaj podążania. Zobaczmy, co też ten łuczarz ma. Bosper! O! To jest chłop, o którym zdaje się wspominał Rupert, czyli właśnie czeladnik tego sklepikarza, Mateo. Mówił, że Bosper ma jakieś problemy. Zobaczmy. Witaj w moim sklepie, nieznajomy. A no witam. Jestem Bosper,
wyrabiam łuki i handluję futrami. Co cię sprowadza do Korinis? Co mnie sprowadza do Korinis? Muszę się dostać do Górnego Miasta. Muszę się dostać do Górnego Miasta. Tam, gdzie są paladyni? Zapomnij o tym. Musiałbyś być szanowanym obywatelem, albo przynajmniej mieć porządną pracę. Obcy nie ma szans się tam dostać. Okej. Rozumiem. No to w kwestii tej porządnej pracy. Tak się składa, że szukam takowej. Może ma jakieś pomysły? Szukam pracy. Przydałby mi się nowy czeladnik. O! Poprzedni zrezygnował 2 dni temu. A więc znasz się trochę na polowaniu? Cóż... Mogę cię nauczyć, jak się obdziera ze skóry zwierzęta. Uuu! Dobrze ci zapłacę za każdą skórę, jaką mi przyniesiesz. Cholera! No to nieźle. To się wydaje dość ciekawy pomysł, bo tu jeszcze przed momentem wspominałem, że korci mnie trochę ścieżka łucznika, a tu się okazuje, że nagle bogowie podzielili się i dali jakiś znak. Jeszcze tylko nie wiem, który, czy wszyscy, cała trójka, czy też Adanos, Beliar albo Innos. A to byłoby też dość ciekawe, bo nie dość, że właśnie podążać troszkę tą ścieżką łucznika, to jeszcze nauczyć się przy okazji fachów w kwestii obdzierania zwierząt ze skóry, być może zarobić parę groszy na tym, to nie byłoby kiepskie. A przy okazji jeszcze udałoby nam się realizować z powodzeniem ten podstawowy wątek, bo nie dość, że najęlibyśmy się jako czeladnik, to połączylibyśmy przyjemne z pożytecznym, a właściwie konieczne z pożytecznym, bo jednak mimo wszystko jakoś do tego Górnego Miasta musimy się dostać. Zobaczmy. Najpierw chciałbym mimo wszystko wiedzieć, dlaczego jego poprzedni czeladnik zrezygnował, bo to taki dosyć interesujący temat. Dlaczego twój czeladnik zrezygnował? Powiedział tylko, że w okolicy zrobiło się zbyt niebezpiecznie. Aha. Jeśli to cię naprawdę ciekawi, możesz go zapytać. Nazywa się Bartok. Pewnie kręci się gdzieś koło Oberży Koragona. Przejdź koło kuźni, a dalej prosto. No dobra, nie omieszkam zapytać. A co gdybyśmy chcieli pracować dla innego mistrza? A co jeśli chcę pracować dla innego mistrza? Bzdura. Harad i Mateo mają czeladników. Alchemik Konstantino to samotnik. Od lat nie miał ucznia. A co do Torbena, wszyscy wiedzą, że jest kompletnie spłukany. Pewnie nie miałby ci nawet czym zapłacić. Z kolei ja pilnie potrzebuję czeladnika. No i dobrze płacę. Ale niezależnie, gdzie się chcesz zatrudnić, i tak potrzebna ci będzie zgoda wszystkich mistrzów z dolnej części miasta. Okej. Czyli nie wystarczy po prostu się nająć u jednego czeladnika i gotowe. Zresztą chyba o tym wspominał coś. Właśnie ten Rupert. No dobra. A czy zgodziłbyś się, żebym zawarł umowę z innym mistrzem? Czy zgodzisz się, żebym zawarł umowę z innym mistrzem? W porządku. Dostaniesz moją zgodę. Ale pod jednym warunkiem. Pracuj dla mnie przynajmniej przez jakiś czas. Wtedy sam ocenisz, czy odpowiada ci moje rzemiosło. A kto wie, może to polubisz i zostaniesz ze mną. Jeśli jesteś dość dobry, by pracować dla mnie, to u innych też sobie poradzisz. No przyznam szczerze, że polubiłem chłopa. Taki wydaje się w porządku. Nie dość, że nie robi pod górę, nie jest złośliwy. To jeszcze przy tym faktycznie widać, że mu zależy na tym, żeby kogoś czegoś nauczyć. A być może faktycznie ma związane ręce i pilnie faktycznie potrzebuje tego czeladnika. Dobra, pokaż mi swoje towary. Najpierw zobaczymy, co on tutaj ma na sprzedaż. Łuk związu. Obrażenia 50, wymagana zręczność 50. Łuk myśliwski 35 i wymagana zręczność 30. Cholera, dosyć duże wartości tego trzeba tutaj
zbierać tych zręczności w porównaniu przynajmniej z tą pierwszą częścią. Tak mi się wydaje. Takie, bo tutaj na przykład te 50 to tak niekiepsko. Tu jest jeszcze łuk wierzbowy 25 i 20. No i krótki łuk 15 obrażenia i 10 zręczność. To jest chyba właśnie taki łuk, jaki mamy aktualnie na wyposażeniu. 50 strzał, 50 bełtów tam jest chyba jeszcze. Co to jest? Pierścień zręczności. Premia do zręczności plus 5. Kosztuje 500 sztuk złota. Aktualnie mamy 297. Co prawda moglibyśmy jeszcze parę rzeczy sprzedać i chyba mam nawet jakiś mieszek, którego ostatnio nie otworzyłem. A to? Skórzany pas. Obrona przed bronią 5. Ochrona przed strzałami też jest 5. Ze skórzaną zbroją plus 5. Czyli podejrzewam, że jeśli założymy to w połączeniu ze skórzaną zbroją, to jeszcze dodatkowo zyskamy właśnie 5 do obrony, zarówno przed bronią, jak i strzałami. No ciekawe są tutaj takie interakcje. Dobra. To na razie podziękujemy Bosperowi. Jeszcze chciałem sobie tutaj zobaczyć w kwestii właśnie tych... No właśnie, jest tu jakiś mieszek. Skórzany mieszek. I cyk. 322 sztuki monet. To też niekiepsko. Dobra, zobaczmy co w innych tutaj chatkach. O, się rozpadało. Cholera. Co to jest? Sklep Matea. Okej. Okay. Jest i Mateo. Co mogę dla ciebie zrobić? Co sprzedajesz i co wiesz o paladynach? No to może zapytajmy najpierw o tą drugą kwestię. Co wiesz o paladynach? Od czasu, jak te bydlaki przyszły do miasta, mam same kłopoty. Kiedy ostatnio szedłem do górnego miasta, zatrzymali mnie strażnicy i zapytali, po co tam idę. I? Oczywiście, że mnie wpuścili. Miałem w mieście sklep, kiedy większość z tych nadętych dupków ganiała jeszcze świnie. A wczoraj te bydlaki skonfiskowały połowę mojego towaru. Okej. Czyli paladyni zabrali twoje towary? Wszystko, co miałem na podwórku. Postawili strażnika przy wejściu na podwórko. Jeśli mi się poszczęści, nie zabiorą mi wszystkiego. Może chociaż zostawią te zbroje. To chyba jest to samo miejsce, które natrafiliśmy na samym początku. Po lewej stronie był strażnik, który nie chciał nas za bardzo wpuścić. Mówił coś o magazynie i że wstęp tam mają tylko... Właściwie nikt nie ma wstępu, bo jakiś tam miłościwie panujący Lord Hagen skonfiskował wszystko. Ciekawe. No dobra, a czy mógłbyś mi pomóc dostać się do górnego miasta? Bo o tym też wspominał Rupert. Możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Co? Co będziesz tam robił? Mam ważną wiadomość. No. Próbowałeś przemknąć się koło strażników? Jeszcze nie. Rozumiem, dlaczego miałbym w ogóle próbować. Pewnie masz rację. Nie wiem, jak ważna jest twoja wiadomość. Nie obchodzi mnie to. Ale nawet gdybyś powiedział im, że statek pełen orków wpłynął właśnie do portu, i tak by cię odesłali. Bo mają swoje rozkazy. Rozumiem. No dobra, no ale my tu pitu-pitu, a ja chciałbym wiedzieć, czy faktycznie jesteś w stanie pomóc mi dostać się do górnego miasta, czy nie? No to jak? Możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Wygląda na to, że to dla ciebie ważne. Pytanie tylko, jak ważne? Do czego zmierzasz? Mogę ci pomóc. Było nie było, jestem tu jednym z najbardziej wpływowych ludzi. Ale to cię będzie kosztować. No jasne. Co chcesz w zamian za pomoc i na czym dokładnie ma polegać twoja pomoc? No dobra, zobaczmy w takim razie, czego najpierw oczekuję od nas. Co chcesz w zamian za pomoc? 100 sztuk złota. No to było do przewidzenia. Tu jest jeszcze kwestia odnośnie tego, że to cholernie dużo. Teoretycznie mamy 322 sztuki, więc już od buta moglibyśmy mu zapłacić, ale... ja się zastanawiam, może udałoby się coś stargować. To cholernie dużo. Spokojnie, nie twoje złoto miałem na myśli.
ale... Właściwie chodzi mi o moje złoto. Greta, bratanica stolarza, od dawna jest mi winna pieniądze. Aha. Ta mała lisica kręci się po okolicy w nowych ciuszkach, a to znaczy, że ma pieniądze. Wywlekłbym jej te pieniądze z gardła, ale mistrz Torben, stolarz, to bardzo wpływowy człowiek. Załatw mi te pieniądze, to ci pomogę. Mhm. No dobra, czyli trzeba by tam jakoś spróbować wydębić, tak? Zabawić się w jakiegoś windykatora. No dobra, gdzie znajdę tę Gritę? Gdzie znajdę tę Gritę? Tak jak powiedziałem, to siostrzenica stolarza. Jego dom stoi przy tej ulicy. To ostatni budynek po prawej stronie przed kuźnią. Okej. To jeszcze mi powiedz, na czym dokładnie ma polegać twoja pomoc? Na czym dokładnie ma polegać twoja pomoc? To dość proste. Wykorzystam swoje wpływy, żeby jeden z mistrzów przyjął cię na czeladnika. Mhm. A wtedy, praktycznie rzecz biorąc, będziesz obywatelem miasta i górna jego część stanie przed tobą otworem. Poza tym będziesz mógł coś zarobić. Okej. To jest, podejrzewam, ta kwestia, którą musimy spełnić, te kryterium, aby przynajmniej Mateo tutaj wyraził swoją aprobatę dla potencjalnego zostania czeladnikiem. Dobra. Jeszcze zapytajmy, kto mógłby nas przyjąć na czeladnika, bo Bosper wspominał, że głównie on. Teoretycznie ta reszta niby też by mogła, ale jakoś nie podzielił się szczególnie konkretnymi imionami. A zobaczmy, co ma do powiedzenia Mateo w tej kwestii. Kto w takim razie może przyjąć mnie na czeladnika? Może to być którykolwiek z mistrzów mieszkających przy głównej ulicy. Harad Kowal, Bosper Łuczarz, Torben Stolarz albo Konstantino Alchemik. Mhm. Jeden z nich musi cię przyjąć. Ważne jednak, żeby zgodzili się na to pozostali mistrzowie. W Korinis panuje taki zwyczaj. Mhm. Czyli rozumiem, że jest to jakaś kwestia albo wszystko, albo nic. Jeśli wszyscy mają się zgodzić, tak? Zobaczmy. Jak uzyskam zgodę pozostałych mistrzów? Musisz ich do tego przekonać. Idź z nimi porozmawiać. Wystarczy jednak, żebyś miał przeciw sobie więcej niż jednego z nich, a nie będziesz miał szans. Więc lepiej się zachowuj. O cholera. No dobra, czyli faktycznie tak jest. Po prostu trzeba przekonać wszystkich i żadnemu nie możemy podpaść, bo nawet jeśli przekonamy czwórkę, a ostatni się tam nie zgodzi, no to pasztet. Dobra, a dlaczego ty mnie nie weźmiesz na czeladnika? Ja nie mam nic przeciwko, ale inni mistrzowie nie zgadzają się. Mm. Ostatnio przyjąłem innego czeladnika. Rozumiem, że tu niechętnie patrzą na takich, tego to tam rozpusta. O, przyjął dwóch czeladników. Dobra, czy jest jeszcze jakiś inny sposób, żeby dostać się do Górnego Miasta? To tak na wypadek, gdyby coś nie pykło mi z tymi czeladnikami, właściwie z tymi mistrzami. Może dam ci znać, jak coś wymyślę. Okej. Czyli w razie czego trzeba pewnie będzie się nakombinować, jeśli się coś nie powiedzie. Dobra, jeszcze pokaż mi, co sprzedajesz. Mogę ci zaproponować wszystko, czego będziesz potrzebować, żeby przetrwać w dziczy. Broń, pochodnie, żywność, nawet pancerz. Mam na stanie coś specjalnego. Pancerz z podwójnie utwardzanej skóry zębacza. Nieużywany. Zainteresowany? Kup skórzany pancerz, ochrona, broń 25, strzały 20 i kosztuje 250 sztuk złota. To nie najgorzej. Całkiem przyzwoicie. Tutaj w kwestii złota też mamy odpowiednią ilość, ale na razie się jeszcze wstrzymam, bo tam była mowa coś o tym magazynie. Może udałoby nam się jakoś niepostrzeżenie czmychnąć do środka i dzięki temu, kto wie, co byśmy tam znaleźli. Coś tam wspominał, że jakiś pancerz też tam jest. Pokaż mi swoje towary. Najpierw zobaczmy, co ma jeszcze na sprzedaż.
Ciężka pałka z kolcami, 60 obrażeń i wymagana siła też 60. Cholera, no takie dosyć właśnie potężne statystyki tutaj. W sensie sporo trzeba mieć. 50 siły, tutaj 60 siły, żeby coś takiego w ogóle być w stanie założyć. Trochę strzał. Jest jeszcze esencja lecznicza. Piwo. Tu jest coś też jeszcze. Chleb, ser, woda i pochodnia. No dobra, to na razie nic nie będę kupował. Moglibyśmy coś tutaj, tak jak wspomniałem, sprzedać. Niestety za jakieś niewielkie pieniądze, chociaż to jest niekiepskie. Hej, moment. To masz 30 obrażeń zadaje? Kilof? Wymagana siła 10? Toż to zadaje tyle samo obrażeń, co zardzewiały krótki miecz. A znacznie mniej krzepy wymaga. No i też jest sporo warty. Osobliwe. No dobra. Chyba, że cena rośnie w zależności od tego, z jakim handlarzem mamy do czynienia. Może na przykład jakiś kowal płaciłby więcej za oręż. Tu jest, zdaje się, piła do drewna. Co tutaj jest? Strażnik miejski. Zobaczmy, czy strażnik coś będzie miał do powiedzenia. Co nowego? Co słychać? W mieście coraz więcej szumowin. Wszędzie coraz więcej złodziei. Lord André podejrzewa nawet, że całe to zamieszanie jest sprawką gangu. Niedawno przetrząsnęliśmy dokładnie całą dzielnicę portową, ale niczego nie znaleźliśmy. Cholera, chłop nawet gada jak jakiś służbista. W mieście coraz więcej szumowin. Melduję, panie kierowniku. Co powinienem wiedzieć o tym mieście? Może coś ciekawego się dowiemy. No, i będzie miał jakieś jeszcze inne rzeczy do powiedzenia, aniżeli miał obywatel. Co powinienem wiedzieć o tym mieście? Kontrolę nad miastem przejęli paladyni. Straż bezpośrednio im podlega. Lord André, dowódca straży, pełni także funkcję sędziego. Jeśli zdarzy ci się złamać prawo, będziesz się musiał przed nim wytłumaczyć. Jednak nie martw się, jest człowiekiem ugodowym. Przeważnie nakłada jedynie grzywny. No tak. Wydaje się, że pieniądze są w stanie dość sporo załatwić. Oczywiście może nie wszędzie i nie w przypadku wszystkich, ale jak się posmaruje odpowiedniej osobie, to można coś tam nawet uzyskać. Opowiedz mi o tych paladynach. Może z perspektywy strażnika coś, jakieś uwagi będzie miał, takie drobne rzeczy. Nigdy nie wiadomo, czego się można dowiedzieć. Opowiedz mi o tych paladynach. Zaraz po przybyciu do Corinis udali się do górnego miasta. Od tego czasu nikt poza obywatelami miasta i oczywiście strażą nie ma tam wstępu. Kilku paladynów stacjonuje przy statku w porcie, ale nie należą do specjalnie rozmownych. Okej. Ciekawe, bo o tych portowych nikt nie wspominał. Coś jeszcze na temat tego miejsca, może? Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Jesteś teraz w dolnej części miasta. Dokąd to? Aha, możemy ewentualnie zapytać o wskazówki. Ale to nie. Sami, myślę, sobie poradzimy tutaj. Chciałem wiedzieć. Dobra. To tutaj już nic ciekawego. Tu jest jeszcze... Co to jest? Piła? Nie mów, że o tym nie wiesz. O, to jacyś ludzie śpią. A, to jest Grita i... Torben. Co jest? No nie wiem właśnie. Na szczęście nie wyganiają tutaj. O, jest jakiś regał na książki. Chyba nie będą mieli za złe, że poczytam. Bo w pierwszej części było: wynoś się stąd, zaraz tam ogólnie szukasz guza. A tutaj można sobie wparować. I zobaczmy. Łowy i zwierzyna. O, tutaj chyba jakieś nowe informacje. Każde stworzenie może pozostawić po sobie trofeum, które zwiększy majątek i sławę doświadczonego myśliwego. Ognisty jaszczur. Ta jaszczuropodobna, ziejąca ogniem istota jest wyjątkowo groźna dla każdego przebywającego w pobliżu. Jej cenny język może spróbować zdobyć tylko ktoś dysponujący jakąś ochroną przed ogniem. Cieniostwór. Większość z tych stworzeń to zaszyci głęboko w lasach samotnicy. Pozostało ich na świecie bardzo niewiele, nie stanowią więc zagrożenia dla ludzi. Chyba, że wkroczy się na ich tereny łowieckie. Dobrze wiedzieć, gdzie znajdują się te tereny. Róg cieniostwora to cenne trofeum myśliwskie, które jednak trzeba umieć odpowiednio preparować.
No proszę, no to mogłoby nam pomóc, gdybyśmy jednak faktycznie zdecydowali się podążać tą ścieżką łucznika, popracować trochę dla Bospera. To też nie jest głupi pomysł, przynajmniej na początku, tak jak wspominał. I kto wie, może nam się spodoba. A tutaj te sowy tak patrzą. Dobra, na razie nie będziemy z nimi gadać. Później może jeszcze spróbuję zamienić jakieś słowa. Tu są jakieś drzwi. Niestety, potrzeba właściwego klucza. Okej. Co tutaj jest? Oho. To wygląda jak ten plac świątynny. Albo przynajmniej świątynia tam nieopodal. I nawet tam jakiegoś chłopa w niebieskiej szacie widzę. Czyli prawdopodobnie jest to mag wody. Ale jeszcze chciałem się rozejrzeć tutaj trochę po okolicy. Nie wiem, czy może rozpalić pochodnie. Będzie troszkę widniej. Niby są tu jakieś latarnie i coś tam oświetlają, ale nie zaszkodzi nam też zapalić, żeby nie było, że jesteśmy jakimś złodziejem, który plądruje i lata po całych tutaj. O, tu też są jakieś drzwi. To za daleko? Bez właściwego klucza niestety nie otworzę. Trzeba klucza. A tu co? Cholera, jakiś masa śmiecia się tu wala, muszę przyznać. Czasami właśnie są jakieś beczki, jakieś skrzynie, gdzieś to tak porozrzucane, powywalane i nikt się tym za bardzo nie przejmuje. Oho, to jest chyba górne miasto, co? Stój! Do górnego miasta wpuszczamy jedynie obywateli Korinis oraz oddziały królewskie. Mhm. Może mógłbyś zrobić wyjątek? No i jeszcze jest kwestia, jestem szanowanym obywatelem Korinis, pozwól mi przejść. Myślę, że ani jedno, ani drugie nam tutaj nie zadziała. W wyjątku raczej nie zrobi, a co najwyżej straci cierpliwość. A informacja o tym, że jesteśmy szanowanym obywatelem Korinis, wypływająca z ust kogoś, kto wygląda jak Obdartus, też nie zadziała. Myślę, że szkoda czasu na jakieś ceregiele. Dobra. No to mamy, tą kwestię mamy załatwioną. Tam był ten plac, ale jeszcze chciałem naprzeciwko zobaczyć, była mowa o jakiejś karczmie. To tutaj? Chyba tak, nie wiem, tylko tu chyba wygląda jak kowal. Kimnął się tam. Trudno mi w to uwierzyć. O! Czego tu szukasz? Brian. Czego kim jesteś? Szukasz? O cholera, ten nie chce ze mną rozmawiać. Słyszę o tym po raz pierwszy. Spryciarz! Co? Spryciarz? Aha. Czyli podejrzewam, że jednak można komuś podpaść. No i to jest chyba faktycznie kowal. Jest świetliste kowadło tutaj. Dobra, zobaczmy tu. Nie wiem już, w co wierzyć. Co to jest? Jest jakaś książka, ale nie da się poczytać. Konstantino. Słyszałem, co? Ale stęka. Co się dzieje? No nie wiem. Za darmo niczego tu nie daję. Ale uroczy facet. Potrzebuję leczenia, chcę zostać czeladnikiem. Zechcesz może nabyć nieco ziół i pokaż mi swoje towary. Ciekawe, czy moglibyśmy go tutaj jakoś przekonać do kupna ziół? Zechcesz może nabyć nieco ziół? Jeśli masz jakieś na sprzedaż... Nie wiem, czy ja już mu coś dałem, bo 50 punktów doświadczenia wpadło. Dokładnie tak, jak pokaż mi swoje towary. Zawsze to powtarzam. Cholera wie, coś tutaj zmalała mi ta ilość tych ziół, które miałem. Albo i nie. Nie mogę się zajmować. No dobra, zobaczmy. Co on tu sprzedaje? Pełnia życia. Ważenie silnej mikstury. Wymagana jest znajomość eliksiru leczenia. 1000 sztuk złota. O cholera, to se chłop liczy. 1500 pełnia many, ważenie silnej mikstury, ok. Boska moc gwiazd kosztuje 400, tu jest jeszcze kość goblina, 10 wartość, no skrzydła jakieś i... No i menzurka za 3, to nie jest jakoś szczególnie drogo, zostawimy na razie. Chciałbym zostać czeladnikiem. Zobaczymy, też możemy pogadać, bo pewnie też trzeba go będzie jakoś przekonać. Chcę zostać czeladnikiem. Naprawdę? A u kogo chcesz terminować? Nie zasłużył sobie na to. Nie mów. Czyli możemy poinformować, że chcielibyśmy zostać czeladnikiem u niego, albo chcielibyśmy uczyć się u innego mistrza. Tego jej już nie powiem.
To też jest dosyć osobliwe. Przynajmniej na razie, może warto byłoby faktycznie spróbować szczęścia u Bospera, nabrać jakieś umiejętności, odpowiedniego też ekwipunku, a przy okazji, jeśli uda nam się na przykład trochę pozbierać kwiatków podczas tej ekspedycji gdzieś tam po dziczy, to może pomogłoby nam to w kwestii zostania czeladnikiem na przykład właśnie u Konstantino, jeśli on też przyjmuje. Zobaczymy. Na razie nie będę tutaj wspominał, bo nie chciałbym od razu wpaść w... Spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. W jakieś sidła. Co tu za ploty? Co tu się dzieje? Lepiej by było, gdybyś... Plotkują i plotkują cały czas. Tu jest chyba te same kwestie, które mieliśmy z tym pierwszym obywatelem, czyli właśnie jakieś tam, które z miejsc warto odwiedzić, kto jest tam najważniejszy i tak dalej. I wszyscy jak jeden mąż opowiadają... O, gospoda pod tłustym cielaczkiem. Myślałem pod tłustym czwartkiem, ale to jakiś tłusty cielaczek. Zobaczmy w takim razie, może rozejrzymy się w gospodzie. Coś ciekawego? Służka, tam jest kto? Koragon? O, tu jest jakiś Regis? Obywatel? Mieliśmy poszukać jakiegoś chłopa imieniem Bartok. Właśnie. Może dowiemy się, dlaczego zrezygnował. Najpierw jednak mimo wszystko pogadajmy tutaj ze służką. Co nowego? Co nowego? Mam nadzieję, że straż w końcu dowie się, dlaczego Korynis ma coraz mniej mieszkańców. Wiedząc, ile osób już zginęło, człowiek zaczyna się bać o swoje życie. Cholera, a dużo ich zginęło? Tak, to bardzo typowe. Czy są tutaj jakieś interesujące rzeczy? Które miejsca warto tutaj odwiedzić? Na targowisku odnajdziesz wszelkie możliwe towary. Cholera, i nagle głos jej złagodniał tam. Mam nadzieję, że straż się dowie, co się stało. A za chwilę na targowisku znajdziesz interesujące towary. W ogóle super. Dobra. Chciałbym zostać obywatelem tego miasta. Chłop też się drze. Nie, na razie. Dajmy sobie siana. Koragon. Czy mogę kupić coś do picia? Możesz się tu najeść, o ile cię na to stać. Myślałem, że paladyni płacą. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Wypytajmy, jak idą interesy? Ta, Lord André rozdaje piwo za darmo na placu Wisielcu. Z tego powodu zachodzą do mnie ostatnio tylko bogacze z górnego miasta. Coś z nimi nie tak? Niektórzy z nich naprawdę mogą cię zdenerwować. Taki na przykład Valentino. No nie mogę znieść faceta. Ale niestety nie mogę sobie wybierać klientów. Potrzeba mi każdego szelonga. Ukradziono mi całe oszczędności. Nawet moje srebro. Cholera. No nieźle. Obrabowano cię? Obrabowano cię? To było już jakiś czas temu. W gospodzie było pełno ludzi, a ja nieźle wtedy popiłem. Nie było mnie za szynkwasem, tylko przez chwilę, a tym łobuzom to wystarczyło. Doniosłem o wszystkim straży, ale oni oczywiście nic nie znaleźli. Wypili za to dużo darmowego piwa na potrzeby śledztwa. Rozumiem. No dobra. Tu jest jakaś kwestia jeszcze jakiegoś Valentina. Ciekawe. Wiesz może coś o zaginionych mieszkańcach miasta? Bo to też jakiś wątek, który tutaj rozpoczęliśmy jakiś czas temu i może warto by było się tu trochę pokręcić, zainteresować i dowiedzieć. Wiesz może coś o zaginionych mieszkańcach miasta? Podobno to w większości mieszkańcy portu. Mało mnie to dziwi, biorąc pod uwagę reputację tego miejsca. Nawet stolarz Torben wspominał, że zaginął jego czeladnik. Jeden z kupców, gość imieniem Hakon, opowiedział mi ostatnio dziwną historię. Wspomniał, że był taki facet, którego widywał codziennie, aż nagle przestał go widywać. Pytał się nawet o to członków straży. Większość mieszkańców miasta zaczęła panikować. No nie wiem, co o tym wszystkim sądzić, ale to chyba jakaś bzdura. Korynis to niebezpieczne miejsce, a i za jego bramami czyha na człowieka wiele zagrożeń. Grasują tam dzikie bestie i bandyci. To proste. No ale to nie tłumaczy, w jaki sposób znikają mieszkańcy miasta wewnątrz miasta, bo za murami
To ja rozumiem. Mogliby zginąć właśnie z rąk bandytów, goblinów jakichś, potworów, na różnej maści stworów. No to też jest interesujące, bo trochę trupa jednak po drodze tutaj widzieliśmy. Tu szkielet, tam szkielet. Może to jacyś właśnie byli mieszkańcy Korinis. To było oczywiste. O co chodzi z tym Valentinem? To też jest ciekawe. O co chodzi z tym Valentinem? Ma złota jak lodu i nie musi nic robić. Co więcej, chwali się tym na prawo i na lewo. Niezależnie od tego, czy ktoś chce go słuchać. Sporo pije i zwykle siedzi aż do zamknięcia, po czym wytacza się nad ranem na ulicę Górnego Miasta. I tak dzień w dzień. Wow. To chłop zdyscyplinowany w kwestii picia i wytaczania. Dobra, w jaki sposób moglibyśmy dostać się do Górnego Miasta, to też tutaj, nie wiem, może dowiemy się czegoś ciekawego. Podejrzewam, że powie to samo, co i reszta, czyli musisz się nająć jako czeladnik lub posiadać odpowiednią pracę i zostać szanowanym obywatelem miasta. W jaki sposób mogę się dostać do Górnego Miasta? Musisz zostać obywatelem tego miasta. Znajdź jakąś pracę. Dokładnie. Może robotników w Dolnym Mieście. Jeśli to nic nie da, możesz również skontaktować się z Lordem André. Znajdziesz go w koszarach. Być może pozwoli ci dołączyć do straży. Jej członkowie również mają wstęp do Górnego Miasta. Mhm. Okej. Pokaż mi swoje towary. Zobaczmy jeszcze, co on tam ma na stanie. Trochę jabłek. Tutaj jest piwo, gin, gulasz. No a także wino. Okej. O, jakaś pani weszła do przybytku. Tuż to. Też jakaś obywatelka. Tu jest jakiś obywatel. Tam jest Valentino, czyli ten Regis. Zobaczmy, kim jest Regis. Hej, nowy w mieście, co? Ale co ci do tego? Niedawno przybyłem z kontynentu. Teraz włóczę się bez celu. Złoto niemal mi się skończyło. Nie pozostanie mi więc chyba nic innego, jak tylko przyłączyć się do straży. Nie chcę tego jednak. To żadna przyjemność zostać rozszarpanym przez orków w imię króla. Pojawić się problemy. Domyślam się, że nieciekawa alternatywa. Zobaczmy. Co możesz mi powiedzieć na temat straży? Jeden z paladynów przejął niedawno dowodzenie. Niejaki Lord André próbuje zmobilizować połowę miasta do walki przeciwko orkom. Jednak, żeby się zaciągnąć, trzeba być obywatelem miasta. Z tego co wiem, to nie będąc obywatelem, można trenować, nie zostanie się jednak oficjalnie przyjęty. Okej. To co jeszcze możesz mi powiedzieć o Lordzie André? Może jakieś szczegóły? Wiem, że objął także funkcję sędziego. Jeśli wdasz się w jakieś kłopoty w mieście, będziesz musiał przed nim odpowiadać. Zdarzyło mi się raz wdać w bójkę z jednym z obywateli. Ten pobiegł z płaczem do Lorda André i doniósł na mnie. Ta drobnostka kosztowała mnie 50 sztuk złota. Nie trzeba. Całe szczęście, że zajście miało miejsce w nocy i nie było świadków. Im więcej osób naskarży na ciebie władzą, tym wyższą karę dostaniesz. Cholera. To z kim się pobiłeś? Koleś nazywa się Valentino. Często przesiaduje w knajpie w pobliżu świątyni. Czyli tutaj. Na ogół nie uznaje przemocy. Ale ten człowiek zasłużył na to, żeby przerobić mu trochę facjatę. No widzę, że tak nieszczególnie lubiany w okolicy jest ten chłop. Dobra, czy ostatnio wydarzyło się coś ciekawego? Można by tak powiedzieć. Okradziono Bospera, miejscowego łuczarza. Co za tupet. Koleś po prostu wszedł do sklepu w środku dnia i zabrał stamtąd łuk. O. Bosper wyskoczył za nim jak poparzony, krzycząc: stój, zatrzymaj się, draniu! Złodziej jednak był szybszy. A to ciekawe. Chyba nie wspomniał o tym Bosper, że też ktoś go opędzlował. Czy ostatnio wydarzyło się jeszcze coś ciekawego? Zastanawiam się, czy znowu podzieli się tą informacją na temat Bospera, czy coś, jakąś inną plotę. Cóż, wszystko po staremu. Nie trzeba mi więcej. Jeśli zaatakują nas orkowie, na pewno to zauważymy. No dobra. No to tyle. W takim razie.
O, Valentino gdzieś się ulotnił, a ponoć siedzi do białego rana. Która to godzina? 4:40, no to można by powiedzieć. To też jakiś obywatel? Tak jest. Pogadajmy jeszcze sobie z Bartokiem. Co słychać? Co słychać? Nie jesteś stąd, co? Nieważne, ja też nie. Gdzie się wcześniej kręciłeś? W lasach polowałem na wilki i ścierwojady razem z innymi myśliwymi. Ale rzuciłem to. Czasy zrobiły się niebezpieczne. Kręci się tam sporo podejrzanych typów. O cholera. Nie potrafi niczego zatrzymać. Dobra, zobaczmy. Zacznijmy od pierwszej kwestii, czyli gdzie mogę znaleźć innych myśliwych? Gdzie mogę znaleźć innych myśliwych? Mieliśmy obóz niedaleko tawerny, w połowie drogi do gospodarstwa Onara. Ale nie wiem, czy ktoś jeszcze tam został. To niedawna obaj przebywaliśmy w mieście. Mój przyjaciel Trokar jest bardzo dobrym myśliwym. Kto opowiada takie rzeczy? Okej. Bosper mówił, że kiedyś dla niego pracowałeś. To prawda, ale jego interesują tylko te cholerne skóry. Mówiłem mu, jak się tam zrobiło niebezpiecznie. Nie zwrócił na to uwagi. No cóż, przynajmniej dobrze zapłacił, nie mogę narzekać. Możesz mi coś o nim powiedzieć? Ostatnio ktoś ukradł Bosperowi jeden z jego łuków w biały dzień. Jakiś facet po prostu wszedł do jego sklepu, wziął łuk i wyszedł. Złodzieje są coraz bardziej bezczelni. No właśnie. Możesz nauczyć mnie czegoś o polowaniu? Mogę ci pokazać, jak się cicho skradać i posługiwać się łukiem. Czyli od Bartoka. Jeśli chcesz się nauczyć, jak zdejmować skóry ze zwierząt, idź do Bospera. To on mnie tego nauczył. Okej, czyli od tutaj Bartoka moglibyśmy się nauczyć władania łukiem? Jakiegoś lepszego? Gdzie on teraz przebywa? Ale kto? Złodziej? Bosper? O co chodzi? To dziwna historia. Kilka dni temu siedzieliśmy w knajpie... A, chyba jego kumpel. Nie pytaj mnie, co się dokładnie stało. Byłem nieźle wstawiony. Pamiętam tylko, że Trokar wspomniał coś o zakupie bagiennego ziela. Nigdy nie wrócił. Okej. Gdzie miał kupić to ziele? Chyba gdzieś w porcie. Cholera, coś strasznie dużo się dzieje w tym porcie. W sumie Lothar przestrzegał, żeby się tam nie kręcić, bo jest dzielnica niebezpieczna. A na razie otrzymaliśmy informację, że ludzie tam giną. Bardzo to osobliwe. Może ktoś sobie znalazł prosty sposób na zarabianie. Jakieś tam... Jeżeli komuś się uda dostać do miasta, trafia prędzej czy później do portu, tam dostaje w zęby, jest okradany albo a później eliminowany. A jeśli dobrze pójdzie, to nie wiem, trupa wyrzucają na przykład do kanałów albo gdzieś. Nie próbowałeś go szukać? Nie, powiadomiłem tylko straż. Jej funkcjonariusze nie zdołali go odnaleźć. No tak. Mam nadzieję, że nie zaatakował go wilk lub nie stało się coś jeszcze gorszego. Myśl, że podczas polowania mógłbym natknąć się na jego zimne truchło, przepełnia mnie strachem. Ten obraz nigdy chyba nie zniknie z mej pamięci. Czemu nie pójdziemy na polowanie razem? Ciekawe, czyli mógłbym ewentualnie może poprosić go też o pomoc. Ktoś tam słyszę, w tle się odpalił z jakąś... Co tam się dzieje? Chyba zaczyna świtać i... Właśnie, tak długo chodziłem, że aż się okazało, że na jakieś zebranie. Kto tutaj tak... Pengoli. Wtedy zwrócił się Beliar do innej istoty, ale Adanos zesłał potężną falę, która zmyła ją z powierzchni ziemi. Ale cholera. Z nią odeszły także drzewa i zwierzęta, więc Adanos wielce się zasmucił. Trafiliśmy chyba na jakąś poranną mszę. I rzekł wreszcie do swych braci: nigdy więcej nie postanie wasza noga na mojej ziemi, bo jest ona święta i pozostanie taką na wieki.
Ale człowiek i bestia nie zaprzestali wojny na ziemi Adanosa i płonął w nich gniew ich bogów. Cholera, jakieś kazanie. Człowiek pokonał bestię, która wróciła do królestwa Beliara. Okej. Okay. Jeszcze coś? Chyba nie. I zobaczył Adanos, że prysła równowaga między ładem i chaosem. I zaklął Inosa, by ten odebrał człowiekowi swą boską moc. No chętnie bym posłuchał, ale jednak mi... Oj matko, co tam się dzieje? Tam też jest jakaś akcja. Też jest jakiś targ chyba. Ale mimo wszystko nam się tutaj przyjemnie gada, ale cała noc mi upłynęła na w zasadzie rozmawianiu tutaj z mieszkańcami. Tym niemniej myślę, że to jest doskonały moment na to, aby właśnie zapisać sobie w tym miejscu odcinek i zakończyć jego nagrywanie. Coś nieco się dowiedzieliśmy na temat miasta. Dowiedziałem się, gdzie potencjalnie możemy szukać, w sensie jakiejś pracy jako czeladnik. Najprawdopodobniej moglibyśmy, najsensowniej byłoby skorzystać z oferty, jaką przedstawił Bosper. W tym celu trzeba będzie uzyskać zgodę od pozostałych mistrzów, to może zająć troszkę czasu. Jeszcze nie zwiedziłem całego miasta, więc w kolejnym odcinku pewnie przyjdzie pora na to, aby zobaczyć pozostałe części miasta. Co tam ciekawego możemy się dowiedzieć? Najbardziej trochę, przyznam szczerze, niepokoi mnie kwestia właśnie dzielnicy portowej, bo wydaje się, że te informacje na temat zniknięć jakoś tam w tamtym kierunku właśnie dziwnie się skupiają i sporo osób tam ginie, więc chciałbym się dowiedzieć, co się tam dokładnie dzieje. No i też niepokojące jest trochę to, że jednak nie mamy za bardzo tutaj jakiejś wielkiej krzepy, ani zbroja, ani niczego, więc może trzeba będzie pomyśleć nad zakupem jakiejś zbroi, aby nie złożyć się na strzała. Także tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Chciałbym wam tym samym życzyć przyjemnego popołudnia bądź wieczoru. No a my widzimy się w następnym odcinku. Także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.